cześć! Czy ty też czekałeś prawie 72 dni na powrót Ekstraklasy? No wiem, ja też nie. Ile można oglądać niedawnego mistrza Polski Piasta Gliwice, który upadla się na dole tabeli? Dlatego obstaw już dziś, czy Piast spadnie do pierwszej ligi. Otwórz konto z kodem Mareczek. Link znajdziesz w opisie. Ciuła jak Mareczek. Wiem. Ale co, Czarku? Ale jakoś tak nic się nie dzieje. No ale Czarku, prowadzimy 3-0. Loczek, jak mówię, że jest gównianie, to... mówię. No to może coś prezes zjeł nas w restauracji, albo wypije? Ty mnie tu, Loczek, nie czaruj. Poczekaj. A! No i już ciekawiej. O Jezu. No i się mecz zrobił. Niestety. Kocham tę ligę. Chcemy ją wygrać. Może w przyszłym roku. Dochodzimy ich. Loczek, dochodzić to ty se możesz w domu na kanapie. Też lubię. Raków mocny jest. To się okaże. Będzie tak jak mówię. A, patrz tego. Gdzie? To chyba scout z dużego klubu. No pewnie dogląda nasze młode talenty. Wasze co? No talenty z warszawskiej szkółki. Laczek, ostatnim talentem jaki wyszedł z warszawskiej szkółki to był chyba Krzysztof Ibisz. A propos. Nie ma za co. A selekcjoner gdzie? Nie na meczach Ekstraklasy? Na pielgrzymce do Jerozolimy. Co? Po co? Felipe zobaczył cały szeroki skład kadry na mundial i poleciał się pomodlić. No ale chyba ktoś ogląda. Spokojnie. A co ze sztabem? Te jego Portugalczyki są w kraju. Joe właśnie montuje im kablówkę. Okej, więc tak. You got full premier pakiet. Macie wszystkie Kanal Plusy, all ekstra klasa, best mecze, super wywiady i takie tam inne, zaciemniające rzeczywistość. Polonia im? A si, Polonia im. Co Polonia im? Że Polonia 1? Si. 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 Polonia im? Skąd ja wam wezmę Polonię 1? Mango. Si, mango. Jakie kurwa mango? Mango, mango. Si, mango. Mango. Od 18 lat Total Gym jest tajną bronią Chucka Norrisa w walce o kondycję. Zawodnicy i medaliści już dawno wybrali Total Gym. Mango! 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 Jezus Maria! Jesteśmy zgubieni! Mango! Mango! Wszystko jest pod kontrolą. Czarku, ty to jednak potrafisz. A ten tu? Się go tu nie spodziewałem. Kogo? Boniek idzie. Rudy Bajerant? O, kogo ja? Kogo ja? Kogo ty? Kogo ja widzę? Bonialdo. Prezesie! Zbigniew nie w Rzymie? Jak widzisz, jest w Warszawie. Jestem w Warszawie. Jest w Warszawie. Odwiedzam kopalnie? Odwiedzam kolegów. Są tacy jeszcze? Prezesie, chciałem pogratulować wyboru nowego selekcjonera. Się ma kasę, się wybiera. Widzę, że i prezes poszedł w opcję po portugalską. Boniek, nie ma porównania. Ten też jest siwy. Ale mój mądrzejszy. Mój był wierzący. Mój bardziej. Mój gadał o Janie Pawle II. Mój zapierdala na kolanach do Jerozolimy. Mój grał ofensywnie. Za to mój będzie przynajmniej wygrywać. Panowie, możemy polemizować. Nie ma o czym. Prezes, podobne półki. Boniak. Boniek. Półki to ci się we łbie chyba popierdoliły. Prezes, taką kadrę z takim składem, to i ja bym mógł poprowadzić. Te, José Rudinho, przypomnie ci Łotwę? Bardzo groźnie, Lajzans. Znakomicie Lajzans, Lajzans, pole karne, 17 metrów, Lajzans strzela! I gol, no. Gol, gol! Nie, bardzo groźnie, duży błąd. Zwracałem uwagę na to, że musi być pokryty Lajzans i to jest zadanie do tych... Stare dzieje. No ale Bonialdo, ty i Sousa macie jedno ze sobą wspólne. Co takiego? Lubicie sobie spierdolić z roboty, co? Hehe.
szachmat!